Jak się pan nazywa? Nazywam się Marian Bigański. Jestem prezesem Związku Kombatantów Koła Mikstat. No. A czy dużo ma pan wspólnego z historią? Interesuje się pan? Jestem przewodniczącym Komisji Historycznej w Koła. A czy opowiedziałby nam coś pan o dziejach Mikstatu? Mikstat, dane historyczne. Nazwa Mikstatu ma rodowód niemiecki. Powstała przez połączenie wyrazu Mike, komar, ze stat, miasto. Pierwsze wzmianki o Mikstacie dotyczące sprzedaży wójtostwa w roku 1366. Mikstat staje się miastem królewskim. Po pożarze miasta w Topiołkach, bo tam na od miasta na kierunku zachodnim. Przeniesiono miasto w 1391 roku na obecnym miejscu, gdzie teraz jest. Tutaj. Przywilej z roku 1384 nadający miasto herb Gozdawa. Ma dwie lilie, białe pośrodku, żółtym zapaską, na polu czerwonym. 1 września 1939 roku Kompania Obrony Narodowej walczy pod Międzyborzem i Chojnikiem na granicy polsko-niemieckiej. I później wycofują się i walczą w obronie miasta Mikstatu. 2 września po ostrzelaniu z dział polowych Niemcy wkraczają do Mikstatu. 5. rocznicę września dla uczczenia bohaterskich żołnierzy Kompanii Obrony Narodowej poseł Andrzej Grzyb ufundował tablicę pamiątkową, która została umieszczona na budynku Eugeniusza Kowalczyka przy rynku, gdzie znajdował się magazyn broni i skąd Kompania Obrony Narodowej wyruszyła do walki w obronie ojczyzny. Tablica odsłonił Marian Biegański w asyście europosła Andrzeja Grzyba, a poświęcił ksiądz kanonik Krzysztof Orzyniak.